Widzisz Olę? Tak. Aha. Sprawdź najpierw, czy to jest jej DNA, czy to jest nasza Ola. Nie, chyba. Aha. Bo widzę inną twarz w ogóle. Inną twarz. Ale to, żeby było śmieszniej, to osoby, które były u nas na sesji. Mhm. Też ale ciekawe. To starsza jest. Aha. Od niej ma podobne włosy, też jest kobietą, ale to nie Ola jest. To wyjdź stamtąd, Darku. Wyjdź. Zatrzymaj też tamtą kobietę, bo będę chciała z nią porozmawiać za jakiś czas. Zastopuj ją. Poszukaj Oli. Jest. Jest? Aha. To jest ona? Tak. Jak zareagowała na ciebie, powiedz? Jest jakaś reakcja? Tak, ale taka jakby wzrok opuściła. Jakby się wstydziła, czy poczuła się trochę niezręcznie. Dobrze. To powiedz jej, że prosiła nas o to spotkanie i jesteśmy. Zgadza się na to, żebyśmy popracowali wspólnie? Spojrzeli na nią, na jej przestrzeń? Tak. Aha, dobrze. Powiedz mi, jak Ola wygląda. Jakby wyszła z domu i nie mogła wrócić. I stoi, literalnie to jest, na mapie stoi. Tylko, że mapa się porusza pod nią, a ona jest nieruchoma. I to powoduje chyba pogubienie, bo ona nie może iść tam, gdzie chce. Bo to wszystko pod nią się jakby porusza. A jest wrażenie ruchu, nie? Że... Ale mapa się przesuwa, czy się kręci? Jak to jest? Przesuwa się pod nią. I to nie jest w formie globusa, raczej takiej płaszczyzny, na której ono stoi. I to wszystko pod nią się po prostu przesuwa. I to nie jest nawet mapa, że Ziemia tam jest. W sensie tak jak nam to się przedstawia, tylko po prostu różne tam rzeczy są. I w taki sposób to jest przesuwane, że jest poczucie, że ona faktycznie po tym idzie. Nie, że po jakichś bezdrożach, tylko właśnie tak mapa się przesuwa sprytnie, że nie ma poczucia, że ona schodzi z drogi, ale ruchu nie wykonuje żadnego. Natomiast odczucia takiego utraty energii poprzez gdzieś tam, że ktoś idzie i się zmęczy, to tutaj jest podobne odniesienie do energii też, że energia z niej uchodzi. W sensie, że traci ją. Traci ją. No, tak jakby była spięta wewnątrz, na takiej zasadzie jakby sama musiała się poruszać, jakby się poruszała, ale ruchu faktycznego prawie, że nie wykonuje. A jak wygląda przestrzeń oprócz tej mapy? Jest ta mapa, jest tak jakby to był dzień, a nad mapą jakby była noc. I czuć z tej nocy jakieś takie zagrożenie, nawet bym powiedział, że ściśnięty jest tak od splotu słonecznego w dół, tak gdzieś do podbrzusza jest taki ścisk z uwzględnieniem nerek i pleców, tam czuć mocniej. I brzuch też jest tak jakby był zajęty takim obciążeniem. Pozwolisz mi z Olą porozmawiać? Olu? Słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się czujesz? Nie wiem. Nie wiesz? Ani dobrze, ani źle. Ani źle. A powiedz mi, pamiętasz, jak się czułaś po sesji? Rok temu? Wtedy dobrze. Wtedy dobrze.
Co się takiego wydarzyło, że się pogorszyło? Nie wiedziałam, gdzie iść. Potrzebowałaś drogowskazu? Tak. Podpowiedzi od umysłu, gdzie chciałby iść. Żeby współpracował, żeby określił, gdzie mam go zaprowadzić. No, umysł nie wiedział, gdzie ma iść, dokąd. Nie konsultował się umysł z częścią, na przykład Nie. serca? Nie. Nie. Bał się. Bał Nie się. Wiedział, gdzie iść. Chciałabym, Olu, żebyś spojrzała, czy masz jakieś obce elementy w sobie. Czujesz jakąś energię, którą masz w sobie? Coś mi przeszkadza. Co takiego, powiedz? Coś włochatego, jakby same nogi pająka albo jakiegoś innego takiego stwora, owada dać. I to jest chyba we mnie. Czujesz w sobie? Takie podłużne, włochate elementy. A czujesz też jakąś świadomość w sobie, obcą? Halo? Tak jakbym czuła, że nie, że to, co czuję, to nie jestem tylko to nie jesteś ja. Tylko ty. Dobrze. Olu, na trzy. Zażądaj, żeby cokolwiek, co jest w tobie, a ma świadomość, wyszło z ciebie. Każda energia, która nie jest twoja. Na jeden, dwa i trzy. Już. Co wyszło? Tomu? Książę. Książę? Co to jest? Rozpoznajesz go? Nie. Nie znasz go? Nie widziałam go. Wcześniej. Ale poczucie mam, że chyba znam. Ale nie, może nie w takiej formie. Zażądaj, żeby przybrał swoją oryginalną formę już. Kim jest książę? Książę jest gadem. Co ten gad robi u ciebie? Jest ze mną. Dobrze. Zostaw mnie za kim. Darku, rozłącz się. Wróć do swojego oddechu. Wyszedł rzeczywiście najpierw tak zwany książę, a potem gad? Dobrze. Darku, zatrzymaj całą scenę, w sensie takim, że zamroź gada i chciałabym, żebyśmy sprawdzili od lipca zeszłego roku, co się takiego wydarzyło u Oli, że została zasiedlona. Idziemy do tamtego spotkania tuż po sesji i teraz powolutku od tamtego momentu sprawdzasz, co takiego się wydarzyło w Oli. Ola pojawia się jako taka istota, która wchodzi w promień swojego światła i nim podąża, ale przez to, że nim podąża, to cała reszta jej światła zostaje, a ona obniża się, tak jakby sama szukała czegoś albo kogoś, jakby odczuwała jakąś tęsknotę, za którą właśnie podąża. I im bardziej odchodzi od siebie, wolniutko odchodzi, to jest tak jakby jakąś taką bardzo cudowną drogą iść gdzieś i się zachwycać, ale w pewnym momencie tak się zatracasz, że nie zauważasz, że już zachód słońca i już jest zmrok. I w tym momencie jakby ona odczuwa problem czy obawę i zaczyna szukać kogoś, kogoś czy czegoś, co by te obawy jej rozwiało, dało jej poczucie bezpieczeństwa i wtedy zaczyna
rozglądać się, czy nawet szukać. Zjawia się ktoś? Nie w taki sposób, jak to zobaczyliśmy, tylko bardziej jako obecność, która jakby otacza ją i chce stworzyć poczucie, że z nią jest i jej pomoże. Można by było nawet powiedzieć, że spróbuje zdobyć jej zaufanie, że i odpowiedzieć jej na te obawy w taki sposób, że to bardziej utwierdza ją w przekonaniu, że faktycznie nie jest już sama. Kim jestem? To kim lub czym jest ta obecność? To jest faktycznie gad, ale nie pojawia się ani w takiej formie, ani nawet do niej nie mówi, tylko emanuje czymś takim, co faktycznie daje poczucie, że nie jest już sama tutaj. I daje jej to taką pseudobezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. Czy do niej mówi, bo ona słyszy głosy? Na początku nie mówi. Później dopiero. Na początku jest takie odczucie, tak jakby właśnie, nie wiem, gdzieś w pociągu, w korytarzu, czy na ulicy, gdziekolwiek, kogoś spotkać i przez długi czas się nie odzywać do siebie, ale patrzeć, czasem uśmiechnąć. Chodzi o to, żeby właśnie tą barierę, napięcie rozpuścić i dopiero później powiedzieć dzień dobry, czy zacząć jakąś konwersację. Dopiero później zaczyna słyszeć. Czy na tej zasadzie może się do niej zbliżyć, że ona odchodzi od siebie, od swojego światła? To też i na tej intencji, żeby ktoś jej pomógł, czy coś, żeby jej pomogło. Żeby ona nie czuła się tam samotna i zagubiona, tak jakby on odpowiedział na tę... Na tą prośbę, tak? Tak. Czy to jest ten sam gad, który był wcześniej, czy jest to jakiś inny, który skorzystał z sytuacji? Wydaje się, że to jest inny. Inny. Dodatku, przypomnij to zdjęcie tej kobiety, którą widziałeś na samym początku. Pokaż Oli, zapytaj, czy zna tę kobietę. No ma takie mieszane uczucia, że chcę powiedzieć, że tak, ale jednocześnie chcę powiedzieć, że nie. Że nie. To bo tak jakby miała poczucie, nie mogła sobie przypomnieć skąd. Skąd? Zapytaj w takim razie, znaczy sprawdź, zgada, czy gad zna tę kobietę. Tak. Dlaczego pokazał nam najpierw tę kobietę? Bo ją stracił. Ale pamięć o niej wykorzystał do tego, żeby się zbliżyć do Oli. Czyli w próbie zbliżenia się do Oli też użył tej kobiety? Obrazu jej. Obrazu, tak. A Ola w sumie teraz nie wie, czy ta kobieta jest obca, czy jest znajoma? Nie wiem. No właśnie to jest takie coś jakby... Było bardzo wyraźne poczucie, że ją zna, ale nie wie skąd. Przez to jakby akceptuje ją, czy... Nie czuję jakichś obaw, raczej traktuję ten obraz tak serdecznie. Dobrze. Sprawdźmy teraz, czy Ola ma jakieś obce elementy w sobie. Gad z niej wyszedł, a być może mógł się zawieść na jakichś obcych elementach, na jakichś implantach. Niech Ola pokaże, czy ma. Tak, te elementy, te podłużne WHT są. Teraz może bardziej widać, jakby to była natapirowany fragmencik struny takiej cienkiej. Gdzie to się ulokowało? To wszędzie, ale od pod sercem do podbrzusza, to najwięcej tego jest, ale to też potrafi się naładować, to nastroszenie, to włochaty elementy, one tak jakby się tymi emocjami
potrafią naładować i później przepłynąć do głowy i tworzyć jakieś myśli. I chyba nawet obrazy. Aha. Najpierw sprawdź, poproszę, ale żeby sprawdziła, jakie emocje, na jakich emocjach mogą się ta nastroszona struna aktywować. Pierwsze, co się odczuwa, to jakaś taka przepastna pustka, taka ogromna. Pustka. Że ona w ogóle nie boli, tylko jakby powoduje odczuwanie, tak jakby ta pustka wywołała Ole. I przykrywa resztę emocji w stylu właśnie jakieś takie lęki i obawy, bo ta pustka znowu jakby kieruje i łączy ją z tym właśnie, z tym księciuniem, bo ona się tą pustką chyba z nim komunikuje. On na tej pustce wypełnia ją i daje właśnie te odczucia, które znowu powodują, że ona tych swoich nie czuje, tylko tak jakby chciał ją zaciekawić czymś, opowiadać jej. Sprawdź, Darku, czy ta pustka powstała przed zażywaniem leków? Wydaje się, że tak. Przed. No jest takie to wszystko stłumione, te emocje. One są, ale nie wiem, trochę nie przeszkadzają. Dobrze. Gdyby jej nie zwracać na to uwagi teraz, nie pytać i nie znajdować ich, to tak, nie zwróciłaby uwagi na to, że to jest. Ale teraz zaczyna widzieć pewne rzeczy. Tak, ale to jest takie jakby opowieść o kimś innym. O kimś. Dobrze. Dobrze, to w takim razie poproszę ją, żeby wyłączyła wszystkie te elementy, te włochate elementy, czy na nastroszone struny. Nawet chyba jest tak, że ona nawet może to te emocje bardziej określić, że są, ale nie w niej, tylko w tej kobiecie. O. Darku, sprawdź, czy ta kobieta ma ciało na ziemi. Ma. Aha. To znaczy, to jest o tyle trudne, że ona ma, tylko że ten obraz to nie tamta kobieta jest. Ona tylko nie ten ma, obraz jest wzięty. Tak, nie ma połączenia jakby takiego, że jeden do jednego, że to, co tamta czuje, to tutaj się pojawia. Właśnie nie. Dobrze. Czy oprócz tej struny jeszcze jest coś w głowie u Oli? To tworzy te, wszystko. Te elementy, tworzą większe, zbite struktury. Sprawdź jeszcze, jaki rodzaj energii jest jej zabierany przez tego gada. Wydaje się, że życiowa energia. Bo może nawet przede wszystkim, bo mimo tego, że ona nie zużywa energii, bo nie idzie, albo nie robi zbyt wiele, to energię właśnie traci, tak jakby narobiła się niesamowicie mocno. Ale też te pozostałe energie, taka energia nawet takiej radości, ekspresji, wyrażania siebie, czy seksualna i kreacji, dzięki temu, że ta życiowa jest taka słaba, to ta też jakby nie ma do czego nawiązać i też jest osłabiona. Dobrze. Poproszę, żeby wyłączyła i wypchnęła z siebie. Po prostu bezdotykowo, żeby te wszystkie elementy z niej wypadły na 1, 2 i 3. Zrobiła to? Jak się czuje? Cały czas jest ta pustka? Pustka jest, tak. Na czym trzyma się ta pustka? Co ją okala? Taka powłoka delikatna. Głównie właśnie w obrębie tam, gdzie były te elementy. Czym jest ta powłoka? Jaka jest jej funkcja? Utrzymać jej pozycję, postawę. Jakby
wpłynąć na zachowanie ciała, na mimikę, na mowę ciała, że jeśli by na przykład teraz była Ola wesoła, to twarz byłaby smutna. Smutna. I ktoś może by zapytał, dlaczego jest smutna, ona by nie była. Miałby inny stan. Ta powłoka i te elementy zostały włożone przez tego gada? Czy ktoś jeszcze w tym uczestniczył? To na nią opadło, tak jakby to przyzwolenie i to, że ona odeszła i poszukiwała, to dostała jakby takie zapewnienia, które przybrała jako pewnego rodzaju twarz swoją. A to jak taka, to trochę wygląda jak jakby białkiem z jajka zalać i to białko wyschło. I trzymają takim bardzo przezroczystą, cienką powłoczką. Jakby mocno zrobiła jakiś grymas, to by to może nawet pękło. Powiedz jej, żeby usunęła tę powłokę. Te powłoki, gdziekolwiek one były. Bardzo brzuch boli teraz. W niej jest jakby to wszystko, ta pustka się wypełniała takim raczej spokojem, ale brzuch, jakieś resztki może tego właśnie tam się kumulują i taka jakby, no boli po prostu. Boli. Taki ucisk w kierunku mdłości. Czy jeszcze coś ma w brzuchu? Niech to sprawdzi. Czy tam coś jest? Tak. To jest z tych, to co do tych strun było takie włochate, to niektóre te włoski odpadły i teraz się tam zbierają. Taki kołtunik się robi. Ma to wyrzucić siebie. Bezdotykowo. Już ten kołtunik. Zrobiła? Poproś Olę, żeby teraz odnalazła w sobie tą cząstkę radości. Najbardziej wibrującą, najwyraźniej, najwidoczniej. Niech znajdzie to. Gdzie ją ma? W sercu. W sercu. Niech wyjmie. Może wyjąć? Może. Ja, dobrze, poproszę, żeby powolutku podnosiła wibrację tej cząsteczki. Przytuliła ją do siebie, uśmiechnęła się do niej. Dała ciepło. Tak powolutku, głaszcząc, wzniecając coraz bardziej ten ogień. Niech to podniesie. Chciałabym, żeby tak podniosła, żeby poczuła w całym ciele. Zrobiła to? Zapada się w taki błogostan. Tak jakby się, jakby zupełnie było w innej przestrzeni, w sobie bardziej. Dobry, fajny stan. Dobry stan. Dobrze się z tym czuję. Tak, ale tak. Nie chciałabym... Ona się teraz czuje jakby stojąc, położyła się na czymś miękkim, na plecach. Jak reaguje ten gad na to, że ona jest w takim błogostanie? No raczej właśnie się jakby jest poczucie, jakby się wycofywał, ale jego wypycha jakby z tego. Automatem go wypycha, zatrzymaj go jeszcze. Jej wzrost jej energii, wzrost jej wibracji na pewno powoduje wypychanie, ale... Ale jest jeszcze właśnie tam, gdzie było w brzuchu ta boleść, i ona jeszcze jest odczuwalna, przy czym już słabiej, to on się chyba tego trzyma. Trzyma się tego, dobrze. To w takim razie sprawdź, poproś Ola, żeby sprawdziła, czy tam jest jakaś emocja, której powinna się pozbyć. Dalej ma tęsknotę i nie wiadomo tęsknota. Za czym. Nawet wracając teraz do siebie, dalej czuję tęsknotę. Tęsknotę, okej. Okay. Ten księć, ten książę jej, ten gad, wydaje się, że na tą tęsknotę w jakiś sposób odpowiada. Ona nawet ma poczucie, że mogłoby go ze sobą zabrać. Jakby była, jakby chciała być z kimś. Z kimś. Poproś Ola, żeby wyjęła tę tęsknotę. Sprawdzimy, czy ona gdzieś się w przeszłości aktywowała. Niech sprawdzi. Ona ma zaburzone coś, że...
Ona chyba nawet ma poczucie, że ona go kocha. Ale taką miłością chorą. I tak jak się kocha kata, to jest coś takiego, że teraz nie czuje bólu i on jest może dla niej dobry. To nawet może inaczej. Ona go nie personalizuje, że to on akurat, tylko on bardziej jest to, co jest. Tą Tak. Coś, co za czym tęskni. Tak, i on się zamanifestował jako ta tęsknota. I dzięki temu ona go akceptuje, nie widzi w nim, że to gad jest i dlatego no, ale akceptuje. Mimo wszystko mówi o tym, że czuje obecność gada, więc w pewnym sensie go świadomie odczuwa. Ale to nie przeszkadza jej, że to jest gad. On odpowiada na jej tęsknotę. Tak. Mogłoby być chyba z każdym innym, od którego by właśnie to poczuła. Aha. Dobrze. No dobrze, to w takim razie niech wyjmie tę tęsknotę. Zapytają, czy chce ją zostawić. Jest bardzo do niej Nie. przywiązana? Nie, ani tak, ani ona nawet trochę nie wie, czy chce zostawić, czy nie. Raczej to jest, ale ona jakby to, ten gad chyba dzięki temu może w niej to ukryć. A ona podąża za tym błogostanem i cała reszta jest niewidoczna, przy czym nie zauważa, że tamto się z niej nie opuszcza jej tamta emocja, więc no, nie ma problemu, tak. Niech wyjmie tą tęsknotę. Trzymając w rękach tę tęsknotę, niech sprawdzi, czy to jest jakaś pozostałość z jakichś poprzednich wcieleń, z poprzedniego życia. Że właśnie chyba tak. Bo to jest dosyć silna taka melancholia, taka tęsknota, takie poczucie czegoś tak cudownego, że tylko tak naprawdę to nie wiadomo, co to jest. To jest takie jakby już tylko zabrać to odczucie, a całą resztę odrzucić, już jest nieważne. Ale powrócić do niej by chciała. I Dobrze. ona w pewnym sensie wróciła, Wraca, że to ma. Wróciła. Wezwała sobie to. Dobrze. Chciałabym teraz, Darku, żebyś poprosił Olę, żeby wykasowała energetyczny ślad leków w swoich komórkach. Już. No Czyli to jest jakaś ciekawie się zmiana? zadziało. Tak, brzuch przestał boleć. W ogóle nie boli nic. I lepiej się oddycha. Bardziej jest świadomość właśnie istnienia. Chciałam zapytać, czy jest bardziej świadoma, zaczyna być. Dobrze, teraz zdaję sobie sprawę z tego, z tej tęsknoty, że tą tęsknotą pobudziła coś, co w niej zawsze drgało, gdzieś tam schowała i do tego chętnie wraca. No nie, właśnie. To znaczy tak, ale tak, zdaję sobie sprawę, ale teraz się tego obawia. Jakby widzi, to ją trochę przeraża. Dobrze. Bo tak jakby nie odkryła to, że ma, a czy ona tego potrzebuje? Chyba nie. Dobrze, to tą obawę teraz chciałabym, żeby odnalazła i do portalu neutralnego już mają tam wrzucić, żeby się zneutralizowała. No, tak jakby się teraz obudziła faktycznie. Taki był dosyć bardzo. Ten sen był taki. Jeśli to by nazwać snem, ten stan przed chwilką, no to on był bardzo rzeczywisty. A bardzo taki rozlazły w niej, że nie zmuszał jej do niczego. Utrwalał ten stan. Dobrze. Usunęła obawę. Czy tęsknota dalej przy niej jest? Właśnie nie ma. Aha, czyli ona sobie poszła w automacie z tą obawą. Tak. I teraz jest zupełnie inaczej się odczuwa, ale. Jest Tak bardziej jakby ona faktycznie komunikatywna? się, tak jakby gdzieś poszła, szła, straciła pamięć, weszła do jakiejś przestrzeni, do budynku na przykład, jeśli chodzi o fizyczność. I teraz zastanawia się, gdzie jest i jak stąd wyjść. Coś się zaczęło zmieniać z tą mapą? Nie, tak. Teraz jest właśnie tak jakby
w pewnym punkcie tej mapy, gdzie jest dosyć dużo dróg wyjścia z takiej przestrzeni. Ona nie wie, skąd przyszła tutaj. Aha. Czy ona nie wiedziała, skąd przyszła, dlatego że miała tego gada? Tak, gad ją tak prowadził, żeby tak lawirować tą drogą, zakręcać ją w tyle, żeby po prostu później już nie mogło sobie przypomnieć, jak tu przyszło. I później on docelowo mógł ją wtedy bardziej uzależnić od siebie. Bo w tym momencie ona już kompletnie by nie wiedziała, gdzie jest, a on by jej pokazywał. To też dzięki niemu sięgnęła po leki? Wydaje się, że tak, bo jest skierował ją. Łatwiej jakby osłabiać jej potencjalny opór, który mógłby się w niej tworzyć. To wtedy ona bardziej byłaby podatna na pewne sugestie czy na prowadzenie. Dobrze. Zapytaj gada, od jak dawno jest nią. Sprawdź z jego, odkoduj z jego energii. Mówi, że 4,5 miesiąca. Wcześniej nie mógł aż tak blisko być. A obserwował ją? Tak. Ale nie pozwalała mu wejść do swojej przestrzeni. Nie potrafił wejść. Ale odczuwał wściekłość właśnie, że nie mógł. Aha. Że nie mógł się zbliżyć do niej. I to go determinowało, żeby właśnie... Kiedy nastąpił? 4,5 miesiąca temu? Co takiego się w Oli zadziało? Na tyle umysł wygenerował na tyle już różnego rodzaju wątpliwości, myśli, obrazów, co wywołało właśnie pewnego rodzaju emocje, które obniżyły jej wibracje na tyle, że mógł być bardziej zauważalny, czy wręcz jest słyszalny. Dobrze. Zblokuj. Gada. Chciałabym, żebyście teraz oboje sprawdzili, czy są jeszcze jakieś zaszłości z jakichś innych wcieleń. Coś, co powstało kiedyś tam, a mogło się uaktywnić teraz. Ta tęsknota, obawy, cokolwiek. Sprawdźcie. Coś się pokazuje? Nie. Na linii czasowej? O 10 miesięcy temu było tam spore czyszczenie. No właśnie jest takie z takiego światła zaczynają się pokazywać właśnie drogi. Aha. Może drogi, źle to może określiłem, kierunki. Aha. I tak jakby właśnie dla części fizycznej trzeba było wybrać jedno, bo wszystkich naraz jakby się nie da. Pewnego rodzaju ograniczenie w umyśle, czy nadanie mu bezpieczeństwa, żeby nie wszystko naraz, spowodowało właśnie wybranie właśnie jednego kierunku. Dobrze, zapytaj Ole, czy co chce zrobić z gadem? Czy ma jakiś pomysł na gada? Czy chce go zatrzymać? Nie, chce, żeby zniknął. Dobrze. Za moment jeszcze podniesie sobie wibracje i w ten sposób wypchnie gada z własnej przestrzeni, ale będę chciała, żeby jednocześnie anulowała tą zgodę, którą mu dała na wejście. Jest gotowa? To robimy to. Na 1, 2 i 3. Podnosi błyskawicznie swoje wibracje. Anuluje, kasuje całą zgodę, którą kiedykolwiek mu dała. I przy okazji anuluje też wszystkie emocje, na których on mógł się zahaczyć i mógł je włożyć implanty. Już. Zrobiła to? Jak się teraz czuję? Dobrze. Naprawdę dobrze. Jest bardzo dużo. Jest taka...
jak to powiedzieć, taka ostrość tej świadomości jest. Tak jakby wyszła z takiego trochę letargu. Dobrze, ale teraz chciałabym, żeby Ola się skupiła na swoim umyśle i na swoim sercu. I powiedziała mi, czy jest tam jakiś sposób porozumienia między nimi, czy ktoś bierze górę nad kimś, nad czymś. Tak jakby dwie niezależne przestrzenie były. Że umysł chce tworzyć taką własną enklawę na bazie tej drugiej przestrzeni subtelnej, tej części subtelnej. Ale tak jakby chciał ją modyfikować na bieżąco poprzez obserwacje, poprzez środowisko to fizyczne, materialne, w którym jest, chce je dostosować na bazie właśnie tych. Czy jakiekolwiek impulsy z serca dochodzą do umysłu? Dochodzą, ale tak jakby filtrował je. To, co jest zgodne z jego wizją, to tak, a reszta nie słyszy. Sprawdź, poproś też Ola, żeby sprawdziła, czym jest ten filtr. Właśnie taką barierą umysłu, żeby tej wizji, tego bezpieczeństwa, może pokrętnego bardzo, żeby nikt mu nie zburzył. Czy ta bariera umysłu to jest energia Oli? Tak. Zbudowana z jej, tak. Dobrze. Chciałabym porozmawiać z umysłem Oli. Mogę? Umyślę. Słucham. Dzień dobry. Witaj. Jak się czujesz? Dobrze. Aha. Jak postrzegasz ten świat dookoła, powiedz mi? Jest dziwny, trudny, ale... Trudny? Tak, ale ja na bieżąco... Kontrolujesz? Tak. Aha. Powiedz mi, czy to też był między innymi twój pomysł, żeby Ola sięgnęła po leki? To dzięki temu zrozumiałem, że pewne rzeczy przestaną może mi zagrażać. Ale wiesz, że takie leki potrafią wyłączać świadomość. Ale w pełni tego nie zrobiły. Dzięki temu ta świadomość, to pomogło mi nie zauważać pewnych rzeczy. Nie musiałem wtedy ich brać pod uwagę i przez to pewne rzeczy stały się łatwiejsze. Łatwiejsze były. Dobrze. Ale stworzyłeś swego rodzaju barierę, taki filtr. Co się dzieje dzięki temu filtrowi? Mogę kontrolować zmiany, albo wręcz nie dopuszczać do zmian. A jakie zmiany kontrolujesz, albo jakich zmian nie chcesz dopuścić? Tych, których nie do końca rozumiem. Aha. Są jakieś takie, których nie rozumiesz? Jakieś bodźce zewnętrzne, których nie jesteś w stanie sobie wyjaśnić? To, co czuję, co do mnie dochodzą, jakieś odczucia, jakieś wskazówki, jak to życie powinno wyglądać, to chcę wygasić. Boję się tego, bo tego nie rozumiem. Nie wiem, jakie będą tego konsekwencje. A może chciałbyś się pozbyć tego lęku? Działanie pod wpływem lęku nie jest dobrym działaniem. Nie jest, ale tego lęku wydaje się, że jest mniej, bo więcej byłoby, gdyby te konsekwencje się pojawiły i wtedy może trzeba byłoby się bać więcej. Czyli ten lęk dla ciebie jest tutaj takim buforem, tak? Tak. Jest bezpieczny? Bezpieczny, tak, jest bezpieczniejszy. A gdybyś spojrzał na swoją pracę bez lęku, jak by ona wyglądała? Spójrz, obok jest ekran. Jak wyglądałoby twoje działanie, twoje myślenie, twoja kontrola, gdybyś nie miał lęku w sobie, nie stworzył bariery? Chyba nie widziałbym pewnych zagrożeń wtedy. Nie musząc ich uwzględniać,
pewnie podejmowałbym więcej działania. Ale Widziałbym wtedy w tym zobacz. sens. Ale zobacz, jakbyś wtedy dopuścił do głosu serce, może wspólnie byście mogli działać bez lęku. Jest taka możliwość? Jest taka możliwość. Pozwól teraz impulsowi z serca zadziałać. Zobacz, jak się poczujesz. Na 1, 2 i 3. Teraz czuję się dobrze. Teraz czujesz się dobrze. Czyli taki impuls serca mógłby być dobrym bodźcem. Mógłby być. Aha, a jest? Do tej pory raczej rzadko. Niektóre takie impulsy, tak, były dobre. Były dobre. Zmniejsz teraz działanie tej bariery. Nie musisz jej wycofywać ani anulować. Zmniejsz jej działanie. Spróbuj, zobacz, jak wtedy będziesz funkcjonował. Coś się zmienia? Zmienia się. Aha. Przez chwilę chyba, tak, chyba nie myślałem. Fajnie. Poluzuj jeszcze bardziej tę barierę. Zobacz, jak spokojnie wtedy działasz. Czujesz to? Myślę. Tak, tak, tak czuję. Powiedz mi, jaki to jest stan takiego odczucia, takiego umysłu lekkości, umysłu dziecka. Nie czuję się zmęczony, ale w inny sposób niż na tych lekach. Wtedy wydawało się, że nie jestem zmęczony, ale skutki były zmęczenia, a teraz nie czuję się zmęczony i naprawdę się tak czuję. No właśnie, czy to nie jest fajny stan? Jest fajny. Leki mają to do siebie, że tylko wyłączają w mózgu pewne centra, ale tak naprawdę to tylko wyłączają, a wszystko dalej się dzieje. Kiedy poluzowałeś barierę i poczułeś, jak to fajnie jest być takim lekkim umysłem, bez uwarunkowań, bez barier, zacząłeś odczuwać lepszy stan. Powiedz mi, czy teraz, wiedząc, jak to wygląda, jak to się czuje, usuniesz tę barierę? Tak. To na 1, 2 i 3 usuń. I zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się. Jak się czujesz? Dobrze. Okej. Jak teraz Ola wygląda? Powiedz mi. Bardzo jest taka świadoma. Taka lekka, taka właśnie rzeźka. Tak jakby faktycznie wyjść z takiego ciepłego domu, spod koca w zimę, gdzie się już tak nic nie chce, takie rozleniwienie, na taką zimną, rzeźką noc i wtedy widać wszystko, tak jest odczuwanie, wyraźnie. Jest takie wyraźne, bardzo przejrzyste wszystko jest. Taka jest, takie bycie, takie. Poproś Olę, żeby teraz spojrzała na swoje serce i powiedziała mi, czy impulsy z serca dochodzą do umysłu. Dochodzą, tak. I właśnie takie jakby to serce na tym mrozie nie pozwalało odczuwać zimna. Ogrzewa. Aha, ono ogrzewa. Tak, tak. Ogrzewa. Przez właśnie. To w tej, to środowisko jest przyjazne, a postrzeganie właściwe. Dobrze. Zapytaj Olę, jak chcę prowadzić dalej swoje wspaniałe życie, tak żeby nie uciekała się do szukania tęsknoty, wyszukiwania obaw, tak żeby nie musiała sięgać po żadne leki. Chcę być właśnie. Chcę być. Chcę być, nie chcę już zasypiać.
chcę być. Teraz, kiedy usunęła barierę w umyśle, ten filtr, jest taki stan, w którym może być? Tak, ona wręcz jest. Chcę zatrzymać ten stan, być w tym stanie? Tak. To teraz niech mi powie, są kierunki w dalszym ciągu, które się pokazują? Nie. Nie, nie wszystko jest jednocześnie. Wszystko jest jednocześnie. Tak. Wszystko jest jednocześnie i wszystko jest w niej. Mhm. Czy teraz, kiedy będą bodźce dochodziły z zewnątrz, będzie się coś takiego tworzyło, jakby miało stworzyć w niej wlęki, pustkę, obawy? Nie ma takiego odczucia w ogóle. Dobrze. To jeszcze tylko z serduszkiem chciałabym porozmawiać. Mogę? Tak. Serce? Słucham. Dzień dobry. Jak ty się czujesz, powiedz? Dobrze się czuję. Nareszcie jesteś usłyszana. Tak. Ola cię dobrze odbiera? Mhm. A jak cię umysł odbiera? Też dobrze. Gdzieś wasze impulsy się spotykają? Tak. Gdzie? Pokaż mi. Tutaj. Tutaj. Dobrze. Nie znoszą się w sensie takim, że jedno wygasza drugie? Nie. Okej. Powiedz mi, serce, czy jest jakiś sposób, żebyś umiało przeciwstawić się ewentualnej barierze lub filtrowi, który mógłby hipotetycznie powstać w umyśle? Nie. Nie. Czyli tutaj, jeśli tylko będzie to połączenie, to ta zbieżność tych impulsów z umysłu i z serca, Ola da radę. Tak. Powiedz mi, serce, czy dalej gdzieś czujesz tęsknotę? Nie. Czy dalej gdzieś czujesz pustkę? Nie czuję pustki. Nie bój się. Dobrze. Serce, zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się. Wróć do swojego oddechu. Mogę jeszcze z Olą zamienić parę słów? Tak. Olu? Słucham. A jak się teraz czujesz, powiedz mi, Ola? Radośnie. To podkręć sobie jeszcze częstotliwości, tak żebyś czuła je. Tak żebyś czuła radość w sobie i czuła szczęście w sobie. Jesteś młodą, piękną kobietą. Podkręcisz? Tak. Czujesz, kiedy serce z umysłem rozmawia? Tak, to może nie jest rozmowa, ale przenikanie. Tak, tak umownie mówię rozmowa, w tym sensie, że się czują, wyczuwają, że są te impulsy, które nie tworzą żadnej bariery w umyśle. Powiedz mi, Olu, teraz, jak będziesz miała jakieś pytania, kwestie, nad którymi się chcesz zastanowić, gdzie będziesz ich szukać? Właśnie w sobie. W sobie. Tak. Posłuchasz wtedy serduszka swojego? Tak, siebie posłucham. Siebie posłuchasz, tak, bo posłuchasz i umysłu, i serca, ale będzie to na zasadzie takiego specjalnego wyważenia twojego. Czyli tam, gdzie się spotykacie, tam będziesz szukała odpowiedzi. Tam, gdzie się spotyka impuls serca, czucie serca i impuls umysłu. Zgadza się, Olu? Tak. Dobrze, zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się. Darku, wróć do swojego oddechu. Jak ty się czujesz? Dobrze. Spójrz jeszcze na przestrzeń Oli, spójrz na Olę i powiedz, czy możemy zbliżać się ku końcowi tej sesji.
Tak. Wszystko jest w porządku. Poproś Olę, żeby teraz jeszcze raz wyczyściła energię, jakąkolwiek energię z jakichkolwiek leków, które ją obciążały. Niech to zrobi, niech wyczyści. Niech ta energia po prostu się rozpłynie. Zawsze może to robić własnym światłem. I poproś Olę, żeby teraz zregenerowała cały układ nerwowy już. Ze szczególnym uwzględnieniem centrów odczuwania właśnie strachu, lęku w mózgu. Tam chciałabym, żeby też odblokowała, żeby wyczyściła z energii chemicznej. Niech to zrobi. Zapytaj Ole, czy jeszcze jest coś, co moglibyśmy dla niej zrobić? Nie. Jest ok? Zapytaj ją, czy chce zostać w tej przestrzeni. Tak. Dobrze. To w takim razie zapytaj ją też, czy chciałaby sobie coś powiedzieć. Bo Że siebie teraz utula, siebie niesie i sobą jest. Dobrze. No dobrze, to w takim razie zamykamy sesję. Darku, ty gotowy jesteś do powrotu? Tak. To w takim razie rozłącz się i odłącz się całkowicie od Oli i wyjdź z przestrzeni Oli. Wyjdź stamtąd.